Cześć! W inwestowaniu w nieruchomości niewiele się zmieniło przez te ostatnie lata. Doświadczyłem chyba każdej formy inwestowania i w tym odcinku opowiem Ci o tym, jeśli jesteś początkującym inwestorem, co najlepiej wybrać. Czy flipowanie, czy obrót nieruchomościami w inny sposób, czy być może rezerwowanie mieszkań i robienie cesji, no może wynajem długoterminowy, krótkoterminowy, kwatery pracownicze. O tym wszystkim będę dzisiaj w tym odcinku mówił. Zapraszam. Jeśli chodzi o obrót nieruchomościami, to cały czas jest on chyba na topie, dlatego że tutaj możemy uzyskiwać najwyższe stopy zwrotu. Jeżeli inwestujesz 550 tysięcy złotych na rynku pierwotnym, możesz spodziewać się w pół roku około 80 tysięcy złotych zysku. Ale to jest oczywiście szacunek, to jest założenie. I takie inwestowanie, jak każde inwestowanie, wiąże się z wieloma ryzykami, że być może sprzedaż będzie się przedłużała, że jeżeli robisz to na pierwotnym, to może się okazać, że tak szybko nie odbierzesz mieszkania, jak myślałeś. Może się okazać, że ekipa remontowa nawali to inwestowanie. To oczywiście masa różnego rodzaju ryzyk, związanych również z finansowaniem tej nieruchomości, no bo pytanie, czy kapitał masz swój, czy masz obcy. Masz obcy od osoby trzeciej, czy być może kredyt hipoteczny. Zawsze trzeba to dokładnie przeliczyć. Do tego najlepszy jest Excel i zebranie wszystkich kosztów, a następnie porównanie, czy lepiej obracać nieruchomościami większymi, czy mniejszymi, czy na pierwotnym rynku, czy na wtórnym. Gdy pada pytanie, a ty co byś wybrał? Ja odpowiadam, właśnie tam, gdzie w Excelu pokazuje ci się wynik dodatni, że możesz zarobić i ten wynik jest satysfakcjonujący dla ciebie, to jak najbardziej powinieneś inwestować. Ale oczywiście, tak jak wspomniałem, jest to obarczone pewnymi ryzykami, chociaż nie aż takimi strasznymi, o jakich się słyszy być może w internecie czy w komentarzach na YouTubie, gdzie czasami ktoś palnie takie głupstwo, że w nieruchomościach to można stracić cały majątek. No chyba raczej nie. To już by trzeba było być idiotą. Ja tak wszystkim, przynajmniej swoim absolwentom, mówię, że żeby stracić wszystko w nieruchomościach, no to trzeba byłoby być idiotą. Dlaczego? Dlatego, że popełniasz wtedy idiotyczne błędy. To znaczy nie zabezpieczasz się. Być może kupujesz za drogo, być może sprzedajesz za tanio, być może wybierasz złą ekipę remontową, być może wybierasz złego dostawcę, być może deweloper jest zły, być może jest niesprawdzony, być może jest na skraju bankructwa, być może twoje umowy, które podpisujesz, nie są umowami takimi, które powinieneś podpisywać. Jak się w tym zabezpieczyć? Tak jak wspomniałem, najpierw cały Excel, matematyka, potem cechy nieruchomości, czyli to, co się najlepiej sprzedaje. I oczywiście aspekty prawne, tutaj niezbędny jest prawnik, który powinien sprawdzić wszystko to, co podpisujesz i doradzić ci, czy pod tym względem jest to bezpieczna inwestycja, czyli wraz ze sprawdzeniem sprzedającego, niezależnie kim on jest, czy on jest na rynku pierwotnym, czy on jest na rynku wtórnym. No ale przyjmijmy takie założenia szacunkowe, czyli 500, nawet 500 tysięcy chyba będzie lepiej liczyć, inwestujesz, czyli kupujesz nieruchomość wraz z remontem i wszystkimi nakładami, no i następnie spodziewasz się zysku 80-tysięcznego, czyli sprzedajesz za 580 tysięcy takie mieszkanie. Jeżeli uda Ci się to zrealizować w ciągu półrocza, to zarabiasz 80 tysięcy, zainwestowałeś 500, czyli jest to 16-procentowa stopa zwrotu w półroczu. I jeżeli zrobisz dwa takie flipy, dwie takie transakcje w ciągu roku, no to około 30% możesz wyciągnąć na obrocie nieruchomościami. Oczywiście pod warunkiem, że cały kapitał był twój, no bo jeżeli ten kapitał jest obcy, no to teraz pytanie, ile miałeś wkładu własnego. Jeżeli zainwestowałeś 100 tysięcy i posiłkowałeś się dźwignią finansową w postaci kredytu hipotecznego, to miałeś 100 tysięcy, zarobiłeś 80 tysięcy, no to tutaj stopa zwrotu jest niebotycznie wysoka. Ja przynajmniej cały czas odsyłam wszystkich zainteresowanych do swojej strony internetowej www.najlepszastrategia.pl, gdzie pokazuję, jak można za pomocą małego swojego wkładu własnego, dużej dźwigni finansowej w postaci kapitału obcego, podwajać ten swój majątek i uzyskiwać dosyć wysokie zwroty, dzięki czemu dosyć szybko możesz uzbierać kapitał duży, za który kupujesz nieruchomości, i wtedy wynajmujesz, ale masz je kupione za gotówkę, więc nie ma tam
szerszych ryzyk związanych wtedy już z wynajmem i tym uwarunkowaniem i uzależnieniem od stóp procentowych. Wiadomo, im te wyższe stopy, tym droższy kredyt, większa rata, mniej zarabiasz na przepływach pieniężnych. Przynajmniej taką zależność zauważyłem już dawno, dlatego polecam, jeżeli jesteś zainteresowany najmem, czy to długo, czy krótkoterminowym, to najlepiej kupować nieruchomości za gotówkę i odciąć się od systemu finansowego, który jest dosyć wrażliwy, szczególnie w takich czasach ciężkich spowolnienia, kryzysu, takie jak mamy w 2023, kiedy te stopy procentowe są wysokie, a przez to i raty kredytów są wysokie. No ale dobrze, no powracamy do flipowania, czyli mamy obrót nieruchomościami i wysokie stopy zwrotu. Przy takim obrocie można oczywiście zrobić remont na pięknie, wtedy trafiamy do takiej bardzo ciekawej grupy docelowej, którą są osoby, którym się nie chce remontować mieszkań. No nie wiem jak w Twojej miejscowości, ale są takie miejscowości, gdzie gdy wejdziesz na portale ogłoszeniowe, na przykład Oto Dom czy Gratkę i wyszukasz nieruchomości wyremontowane, to naprawdę mało jest takich mieszkań bardzo dobrze wyremontowanych. A jeśli jest takich mieszkań mało, trafiasz ze swoim produktem do grupy docelowej, która pożąda Twojego produktu, która chce kupić Twój produkt, a takiego produktu jest mało na rynku. Mi to zawsze przypomina takie działanie w strategii Błękitnego Oceanu. Możesz wygooglać, to w Wikipedii można poczytać, którzy twierdzą, że jeżeli robisz jakikolwiek biznes, to dobrze byłoby to robić na takim rynku, gdzie nie ma za dużo konkurencji, nie ma za dużo produktu i klienci o ten produkt walczą, przez co jesteś w lepszej sytuacji i możesz jeszcze lepiej zarabiać, czyli wykańczasz mieszkanie w ładnym standardzie, w pięknym, po to, żeby dać klientowi ten produkt, o który walcza dzisiaj cała masa ludzi, chciałaby mieszkać lepiej, żyć lepiej w takich miejscach, które są przyjemne, więc ten rynek pierwotny albo bardzo dobre lokalizacje na wtórnym są dzisiaj dobrze, mile widziane przez kupujących, przez tych, którzy chcą właśnie mieć to swoje wymarzone mieszkanie i dobrze się w nim czuć. To sprawia, że możesz obracać produktem, który jest pożądany na rynku, który ma tych klientów swoich i oni takiego produktu poszukują. Możesz zobaczyć, czy na Twoim rynku takich produktów jest wiele, czy takich mieszkań wystawionych na sprzedaż, dobrze wykończonych jest wiele. No to jest flipowanie na ładnie, gdzie robisz remont lub wykończenie. Można też robić na brzydko, czyli kupujesz coś w dobrej cenie, no i wystawiasz na sprzedaż i zarabiasz na różnicy. Oczywiście ktoś powie, ale przecież to jest proste, to od dawna można było tak robić. No nie do końca, dlatego że właśnie tutaj związane jest to z tymi trzema czynnikami, tak jak mówię, matematyka finansowa, cechy nieruchomości i aspekty prawne. Jeżeli dobrze zgłębisz ten materiał, możesz dobrze wybrać nieruchomość, a potem to ryzyko wtopki jest zminimalizowane, czyli czuwasz nad wszystkim. Do każdego inwestowania potrzebna jest wiedza, ale tu przynajmniej masz bardzo duży wpływ, w przeciwieństwie chociażby do rynków walutowych, finansowych, giełda, forex, gdzie tam no niby oczywiście możesz posiąść wiedzę i tą wiedzę taką spekulacyjną, patrzeć na wykresy, patrzeć na dane makroekonomiczne, obstawiać na wzrosty, na spadki, ale wydaje mi się, że tam o wiele szybciej wszystko się dzieje i mniej masz tego wpływu na to, ile jesteś w stanie zarobić, ile jesteś w stanie wyciągnąć na takiej transakcji. To jest jeszcze bardziej ryzykowne. Tu, jeśli masz wiedzę, jeśli dobrze wybierzesz nieruchomość, no to w najgorszym przypadku, jeśli planowałeś sprzedać, a nie chcesz się sprzedać, a kupowałeś za swój kapitał, no to przeczekujesz, ten majątek Twój jest zainwestowany w nieruchomości, przyjdą ciut lepsze czasy i powinno sprzedać się z dużym zyskiem, przez co zrekompensowany będzie ten czas i ta stopa zwrotu powinna być dosyć wysoka. No, my zgłębiamy te tajniki, uczymy się minimalizować to ryzyko, sprawdzamy, patrzymy jak liczyć. No i tobie też polecam, aby w tym kierunku pójść. No i to jest flipowanie. Teraz z drugiej strony mamy wynajem długoterminowy, krótkoterminowy. Ten wynajem długoterminowy bardzo często
bazuje mniej więcej na tych stopach zwrotu w okolicach 5-6%. Tak, jak jesteś dobrym inwestorem, między 6 a 10%. Jeśli znajdujesz bardzo fajne kąski i kupujesz hurtowo jakiś budynek, potem go przygotowujesz do wynajmu długoterminowego, no to może być między 10 a 15% stopy zwrotu. Bardzo łatwo policzyć, jeżeli wydajesz 500 tysięcy na nieruchomość i osiągasz przepływ dodatni, nawet może nie tyle przepływ, co przychód z czynszu w okolicach 4000 zł, no to zbliżasz się rocznie do 50 tysięcy. Łatwo policzyć, że 50 tysięcy rocznie, zainwestowane 500, to masz 10% stopę zwrotu. Przynajmniej krótkoterminowym, no, gdyby taki apartamencik malutki wynająć, załóżmy 500 zł za dobę i po odjęciu kosztów użytkowania codziennego, załóżmy, że zostaje ci 400 złotych za dobę w kieszeni. Do tego, no oczywiście tutaj nie uwzględniam podatków i innych kosztów, ale jeżeli 20 dni byłoby takie mieszkanie wynajęte, to masz 8000 złotych, czyli prawie dwa razy więcej niż poprzednio. Ta stopa zwrotu będzie balansować między 17 a 20% w skali roku przy wynajmie krótkoterminowym, ale najem krótkoterminowy często w dużych miastach wojewódzkich też uzależniony jest od obłożenia lokalnego, a takie obłożenie rośnie, jeśli są masowe imprezy organizowane, i wtedy te stawki czynszu mogą jeszcze bardziej rosnąć. Oczywiście w miejscowościach turystycznych tym bardziej, no ale to mówimy tu o takich stopach zwrotu mniej więcej. No do tego można byłoby wspomnieć o kwaterach pracowniczych, które dzisiaj bardzo są popularne, ale niestety konkurencja też jest bardzo wysoka pod tym względem. No i teraz zobacz, właściwie 13 minut o tym rozmawiamy. Możliwości jest cała masa. Co wybrać najlepiej? No dobrze byłoby, abyś przemyślał, abyś przemyślała. Jeżeli chcesz porozmawiać ze mną, mogę przeprowadzić Cię za rękę przez ten cały proces nauki, jeśli chodzi o takie inwestowanie, o zdobycie wiedzy w praktycznej, gdzie czuwam nad tym wszystkim. Ale jeżeli jest to dla Ciebie poza zasięgiem, możemy się umówić na jednodniowe szkolenie, gdzie o tym wszystkim rozmawiam, i ja ostatnio takie szkolenia organizuję, gdzie od rana do wieczora jesteśmy zaangażowani w poznawanie tych tajników. Można wejść w link na dole i poczytać harmonogram takiego spotkania, gdzie wykładam jakby te czynniki, wszystko rozkładam na czynniki pierwsze, a potem wybierasz dla siebie najlepszy sposób, idziesz tą ścieżką i przy zachowaniu wielkiej ostrożności patrzysz i inwestujesz, ale chyba najlepsze w tym wszystkim jest to, że zawsze można to wszystko skonsultować ze mną. No cóż, ja pozdrawiam Cię serdecznie właśnie z jednej z takich nieruchomości, które robimy z inwestorami i którą flipujemy. To jest nieruchomość, która typowo nadaje się pod flipa, pod sprzedaż. Jeśli się nie chce sprzedać, to wynajmujemy właśnie w najmie krótkoterminowym. Jesteśmy tym bardziej zabezpieczeni i ten pieniądz jest bardziej bezpieczny. W innych odcinkach ja opowiadałem o ryzykach, o tym, jak można wtopić na takich inwestycjach, więc gdzieś tam możesz przed rokiem czy dwoma laty znaleźć taki odcinek, gdzie o tym opowiadam, ale to są przypadki takie, gdzie na palcach można sobie je wymienić i przewidzieć, zabezpieczyć się w odpowiedni sposób przed takim ryzykiem, albo po prostu umówić się na spotkanie i porozmawiać. Także zachęcam, klikaj w link, jestem do dyspozycji. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.